18:30, Piotr Kieraga. Witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili, która przebywa obecnie w areszcie, zamierza pozwać europosła PiS Jacka Sariusza Wolskiego za sugestię, że była pod obserwacją w związku z jej relacjami z Rosją. Wybuch gazu w trzypiętrowym budynku mieszkalnym w katowickiej dzielnicy Szopienice. 2 osoby zginęły, a 7, w tym 2 dzieci, zostało rannych. Tuskowe dla SB-ków. Były premier obiecał byłym funkcjonariuszom SB, że jeśli Platforma Obywatelska wygra wybory, ich krzywdy na pewno zostaną naprawione. Afera łapówkarska w Parlamencie Europejskim wchodzi w fazę, kiedy oskarżeni zaczynają atakować z więziennej celi. Główna bohaterka afery była już wiceprzewodnicząca Parlamentu Ewa Kaili. Chce pozwać eurodeputowanego Jacka Sariusza Wolskiego za jego słowa na antenie Telewizji Republika, w których stwierdził, że kontrwywiady krajów członkowskich interesowały się Greczynką w kontekście jej kontaktów z Rosją. Paweł Błoch. Pani Kaili była pod obserwacją służb wywiadowczych 2 państw członkowskich, a belgijska policja dopiero potem wkroczyła. I była pod tą obserwacją w związku z relacjami nie z Katarem, tylko z Rosją. Dokładnie za te słowa była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili chce pozwać Jacka Sariusza Wolskiego. Jedną z pierwszych agencji, która poinformowała o jej zamiarze, była rosyjska Ria Nowosti, która jest uważana za tubę propagandową Kremla. To kłamstwo, pomówienie i poważnie szkodzi pani Ewie Kaili. Zwrócimy się w tej sprawie do sądu. Ja powiedziałem, że ona była obserwowana przez wywiady, w zasadzie kontrwywiady, ze względu na swoje kontakty rosyjskie. Natomiast w tym, o czym ona mówi, ona imputuje, że mówiłem o przekupstwie czy o łapówkach. Natomiast to jest fragment większej całości. Ewa Kaili została zatrzymana w grudniu. Śledczy w jej mieszkaniu znaleźli 600 000 euro w gotówce. Ze wstępnych informacji wynikało, że pieniądze pochodzą od Kataru. Jednak w śledztwie pojawił się również wątek rosyjski. Dobre imię naruszyła sobie sama tym, że uczestniczyła w procederze, gdzie pieniądze nie mieściły się w walizkach, pieniądze łapówkarskie. Zdaniem europosła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego mamy do czynienia z aferą korupcyjno-szpiegowską, w której kluczową rolę odegrał szef marokańskiego wywiadu Yassin Mansouri. To nie jest ani Maroko-gate, to nie jest Qatar-gate, to jest Russia-gate. Dlaczego? Dlatego, że $300 milionów, które zostały przekazane z Rosji na lobbying w 20 krajach, głównie poszło do Unii Europejskiej. Nie jest przypadkiem, że córka Putina wydawała swoje wesele wielodniowe w Maroku. Antonio Panceri to kolejny polityk, który został zatrzymany w tej sprawie. Były włoski europoseł w zeszłym tygodniu zdecydował się na współpracę z belgijską prokuraturą. Panceri był współzałożycielem organizacji Fight Impunity, która była autorem rezolucji wymierzonych przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim. Kiedy będą powtórzone rezolucje przeciwko Polsce? Domagam się publicznie od początku tej afery. Byłem wtedy w Brukseli, mieszkałem, widziałem ten jad, ten ideologiczny jad przeciwko Polsce wymierzony. Eksperci przekonują, że ujawniona afera to zaledwie wierzchołek góry lodowej. To są takie przypadki, kiedy obywatel Unii Europejskiej może się zrazić i do idei europejskiej tylko dlatego, że osoby, które powinny być czyste, które powinny dawać przykład, które nas o praworządności uczą i z tego nas rozliczają, że te osoby wchodzą w konflikt z prawem. To nie pierwsza afera korupcyjna, z jaką mamy do czynienia w Europarlamencie. CIA, amerykański wywiad, ma policzonych co najmniej $300 milionów, które Rosja wydała na korumpowanie urzędników i polityków zachodniej Europy. Co najmniej, bo oni mówili tylko, że 300 milionów to oni wiedzą dokładnie, kto gdzie poszedł. Widocznie nie jest to wiedza, że tak powiem, procesowa. Dziennik Rzeczpospolita poinformował w poniedziałek, że w kontekście afery w Parlamencie Europejskim pojawiają się również nazwiska polskich europosłów. Zdaniem dziennikarzy miało chodzić o eurodeputowanych PiS, jednak doniesienia te okazały się nieprawdziwe. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych w wyniku eksplozji gazu w Katowicach. 3-piętrowy budynek w dzielnicy Szopienice zawalił się. W akcji ratowniczej wzięło udział kilkanaście jednostek straży pożarnej. Do szpitali trafiły 3 osoby. 2 dzieci w wieku 3 i 4 lat przewieziono na badania do szpitala pediatrycznego. Blisko 180 strażaków i 49 samochodów ratowniczych brało udział w akcji. Obecnie mamy bilans 7 osób ewakuowanych z budynku, w tym 5 to przywiezione do szpitala na obserwację i około godziny 15 wydobyto drugą ofiarę śmiertelną. Pierwsza ofiara śmiertelna została znaleziona około godziny 12:30. W tej chwili trwają jeszcze działania strażaków, jeszcze działamy przy gruzowisku, musimy jeszcze ręcznie wydobyć wszystkie cegły, wszystkie elementy konstrukcyjne też. Zaraz stabilność konstrukcji, żeby nie wstrzymać zadłużenia dla uczestników. Z tej pracy jeszcze będziemy pracować do późnej nocy. W trakcie spotkania Donalda Tuska z mieszkańcami Siedlec szef Platformy Obywatelskiej skrytykował ustawę dezubekizacyjną, która odebrała przywileje emerytalne funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL. Wskazał, że w wielu przypadkach mundurowym została wyrządzona krzywda. Zadeklarował, że zostaną one naprawione, jeśli Platforma dojdzie do władzy. Łukasz Żmuda. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przyznał, że niesprawiedliwością jest sytuacja, w której ofiary służb komunistycznych mają mniejsze emerytury od swych oprawców. Podkreślił jednak, że odebranie przywilejów emerytalnych wszystkim pracownikom komunistycznych służb mundurowych jest błędem. Naprawdę krzywdy będą naprawione. Krzywdy na pewno będą naprawione. Tak. Rząd Zjednoczonej Prawicy w grudniu 2016 roku znowelizował przepisy dotyczące przywilejów emerytalnych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych w okresie PRL, która potocznie została nazwana ustawą dezubekizacyjną. Jej efektem było zniesienie przywilejów emerytalnych, które przysługiwały za służbę w ówczesnym aparacie władzy. Była to realizacja postulatu wielu środowisk solidarnościowych, których działacze otrzymywali nieporównywalnie niższe emerytury. Mnie to cieszy, bo pan Tusk i jego organizacja Platforma Obywatelska pokazuje, kim są. Pokazuje swoje prawdziwe oblicze, pokazuje, że polskich patriotów i Polaków ma gdzieś. Taka postawa Donalda Tuska dziwi, ponieważ jeszcze w 2008 roku jego rząd zmienił sposób naliczania emerytur na mniej korzystny dla części byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb. Zwrot w stronę byłych esbeków może oznaczać, że Platforma Obywatelska chce pozyskać elektorat lewicy. Jest to pierwsze wystąpienie polityka Platformy Obywatelskiej, bo wystarczy przypomnieć chociażby Grzegorza Schetynę, który również zapowiadał, że jeżeli Platforma dojdzie do władzy, to wówczas te przywileje zostaną przywrócone. Pytanie o przywileje emerytalne zadał Tuskowi Jan Ożyłowski. Choć przedstawił się jako reprezentant środowiska mundurowych emerytów, to jest tak naprawdę byłym funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Za komuny został wyróżniony za gorliwość w pracy m.in. w Milicji Obywatelskiej i ZOMO. W SB pełnił funkcję oficera operacyjnego w Wydziale 4. Czwarty wydział, który zwalczał Kościół m.in. i tak samo Solidarność Rolniczą. Politycy Platformy niechętnie mówią o swoim programie wyborczym. W swoim przekazie podkreślają, że ich celem jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Chcą także cofnąć reformy wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Mówi się, że Platforma Obywatelska jest wrogiem programów socjalnych, że nie będzie żadnych programów socjalnych. A tu proszę, Platforma Obywatelska znalazła taką grupę społeczną, do której chce adresować jakiś program społeczny. I akurat przypadkiem okazuje się, że tą grupą społeczną jest grupa składająca się z pracowników byłych komunistycznych służb. W związku z uchwaloną w czwartek przez Sejm nowelizacją kodeksu wyborczego, obywatele zamieszkujący gminy pozbawione transportu publicznego będą mogli liczyć na bezpłatny dojazd do komisji wyborczej. Celem zmian jest zwiększenie frekwencji, jednak przeciwko temu rozwiązaniu zagłosowała Platforma Obywatelska. Tusk ujawnił nowy program Platformy Obywatelskiej. To jest program SB+, warty 100 000 złotych. To jest nowa odmiana polityki społecznej Platformy Obywatelskiej. To jest inna polityka społeczna niż 500+, niż wyprawki dla dzieci, niż obniżenie wieku emerytalnego. Jeśli Platforma Obywatelska chciałaby przywrócić przywileje emerytalne funkcjonariuszom służb PRL, to rekompensata dla szeregowego SB-ka wyniosłaby 100 000 złotych, a w przypadku generała SB nawet około 1 000 000 złotych. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapewnia, że polski rząd nie zgodzi się na rozszerzenie kompetencji unijnych na kwestie związane z lasami. Jedna z komisji Parlamentu Europejskiego chce przeniesienia kwestii leśnictwa z kompetencji krajowych na unijne. Poparcie dla tej inicjatywy deklarują eurodeputowani PO i PSL. Aleksander Wojak. Unijna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności dała zielone światło do zmian traktatów i wyłączenia z kompetencji państw członkowskich, m.in. gospodarki leśnej, części gospodarki wodnej i gospodarki przestrzennej. Jest tam takie zdanie, które mówi, że Komisja przekazuje swoje zalecenia, które państwo członkowskie ma obowiązek wdrożyć. Czyli też niby nic, no a jednak bardzo silne narzędzie. Tam nie jest napisane, że może, żadne terminy, miękki zapis, aczkolwiek jeżeli popatrzymy już z perspektywy orzecznictwa i Trybunału, bardzo mocny i bardzo niebezpieczny. Aby zmiany w traktatach mogły wejść w życie, zgodę muszą wyrazić wszystkie państwa członkowskie. Decyzja polskiego rządu w tej sprawie będzie zdecydowana. Weto. Od wielu lat też duża część tych gasów pełni funkcję gospodarczą, co oczywiście mam wpływ na miejsca pracy czy na eksport. Grunty leśne zajmują w Polsce ponad 30% powierzchni. Dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica zwraca uwagę na gospodarcze konsekwencje zmian w traktatach. Zostaje wiele pytań, na które nie możemy sobie dzisiaj udzielić odpowiedzi. A co z przemysłem drzewnym? Co z lasami? Co z zakładami usług leśnych? To jest, proszę państwa, prawie 500 000 ludzi. To jest armia ludzi. Co z meblarstwem polskim, które praktycznie mebluje całą Europę. Według traktatu lizbońskiego o leśnictwie decyduje wyłącznie kraj członkowski. Unia Europejska przez interpretację traktatów wciąż rozszerza swoje możliwości działania. I z tym mamy do czynienia i z rozszerzaniem już nieformalnym, nie tylko przez zmiany traktatów. I to widzimy w chociażby działaniach związanych, oni to nazywają, o strategii do spraw bioróżnorodności, a realnie chodzi o to, żeby już wejść na kompetencje leśnictwa, a leśnictwo jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego, to jest wyłączna kompetencja Polski. Opinia Europejskiej Komisji do spraw ochrony środowiska trafiła już do Komisji Konstytucyjnej, która ma przygotować projekt rezolucji. To jest to, co stało się na Komisji Środowiska Envi, to próba oczywiście zmiany traktatów europejskich. Równolegle próbuje się jednak zmieniać prawo europejskie poprzez rozporządzenia, na przykład rozporządzenie dotyczące bioróżnorodności i tam również są zapisy, które faktycznie mogą sprawić, że przestaniemy być suwerenni, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami przyrodniczymi. Za przyjęciem zmian głosowało w sumie 54 europosłów. Wśród nich znaleźli się Bartosz Arłukowicz i Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej, a także Adam Jarubas z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. Prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w uroczystości 20-lecia utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego. To jedna z najlepszych, największych, wieloprofilowych placówek ochrony zdrowia w Polsce. Szpital prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną. 20 lat, proszę państwa, to nie tylko po prostu zwykłe udzielanie świadczeń medycznych. To też wiele przykładów tego, co w medycynie, ale i w życiu nazwalibyśmy po prostu bohaterstwem. Myślę o wszystkich tych żołnierzach, wszystkich tych lekarzach, całym tym personelu medycznym, który wykonywał swoje zadania w Iraku czy w Afganistanie. Myślę o wszystkich tych, którzy wykonują swoje zadania, wspierając naszych żołnierzy w wykonywaniu różnych misji, także tych żołnierzy, którzy wykonują zadania specjalne, o szczegółach, o których mówić tutaj głośno nie możemy. Dziękuję państwu ogromnie za niezwykłe świadectwo oddania i poświęcenia pacjentowi w czasie pandemii koronawirusa. Wzmacniamy Wojsko Polskie, wzmacniamy liczebnie, wzmacniamy poprzez wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń, ale też wzmacniamy poprzez rozwój Wojskowej Służby Zdrowia. Wszystkie te elementy tworzą jedną całość, taką całość, która jest gwarantem bezpieczeństwa naszej ojczyzny. istnieją obszary państwa, które z niestabilnością powodowaną konfliktami zbrojnymi mają do czynienia niemal od zawsze. Dzięki temu mogą stanowić nieocenioną pomoc w kształtowaniu dzisiejszej, dalece bardziej skomplikowanej niż czas końca historii rzeczywistości. Wspierać poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, choćby w segmencie zdrowia, uczynić nasze państwo i naród bezpieczniejszym. 78 lat temu, 27 stycznia 1945 roku, żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy niemieckiego obozu Auschwitz. Skrajnie wyczerpani więźniowie, których było tam jeszcze około 7 tysięcy, w tym 500 dzieci, witali ich jako wyzwolicieli. Założony w 1940 roku obóz Auschwitz, a później Auschwitz-Birkenau, stały się miejscem zagłady co najmniej 1 miliona osób, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. 78 lat temu wraz z rodzicami i młodszym bratem trafiliśmy tu, do tej łaźni. Miałam lat 11, brat 7. Kiedy z przejściowego obozu w Pruszkowie zagonili nas do towarowych wagonów, ktoś krzyknął, dokąd pojedziemy? Padła odpowiedź, na podkrakowską wieś. Byliśmy pierwszym transportem z powstania warszawskiego, z pierwszych dni. Jechaliśmy długo. Mój tato przez całą drogę obserwował trasę pociągu przez szparę wagonów w tej ściany wagonowej. Nad wieczorem podjechaliśmy pod jakieś zabudowania i wtedy usłyszałam głos rozpaczy mojego taty. Chwycił się za głowę, uderzał nią o ścianę wagonu i wołał, Boże, gdzie my przyjechaliśmy? Gdzie my przyjechaliśmy? Dziś tu stoimy z wami, drodzy ocalali, którzy przeszliście przez ową najciemniejszą ścieżkę wojny i trudno jest nam tutaj stać. Trudniej niż poprzednimi laty. Wojna najpierw gwałci traktaty, potem granice, wreszcie ludzi. Ofiary cywilne, odczłowieczone, zastraszone, poniżone, nie giną przypadkowo. Są zakładnikami owej wojennej megalomanii. Warszawska Wola, Zamojszczyzna, Oradour i Lidice dziś nazywają się Bucza, Irpień, Hostomel, Mariupol i Donieck. Trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów donieckiego, charkowskiego i chersońskiego. 9 osób zostało rannych. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wczorajszym wystąpieniu poinformował, że Kanada dołączyła do grona 12 państw, które zadeklarowały przekazanie czołgów na rzecz Ukrainy. To zło, ta rosyjska agresja może i powinna być powstrzymywana z użyciem odpowiedniego sprzętu. Broń na polu bitwy, broń, która chroni nasze niebo i broń prawna. Musimy pracować jeszcze ciężej na rzecz stworzenia trybunału, który osądzi zbrodnie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie i zrekompensuje wszystkie zniszczenia wywołane tą wojną kosztem rosyjskich aktywów. Każda rakieta, każdy irański dron skierowany na nasze miasta jest argumentem za większymi dostawami broni. Tylko ona neutralizuje terrorystów. Rozszerzamy koalicję czołgów. Jest już odpowiednia decyzja Kanady, za którą jestem wdzięczny. W naszej koalicji jest już 12 krajów. Zbroje, tylko zbroje zniszczy terrorystów. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.